Cześć wszystkim. Dzisiaj chyba jest czwartek. Pewien już nie jestem. Po jednodniowym wypoczynku w Solinę pod Dubrownikiem pora ruszyć dalej. Dzisiaj totalna zmiana trasy. Planowałem pojechać wzdłuż Zatoki Kotorskiej, znaczy wokół Zatoki Kotorskiej i dalej wybrzeżem na Albanię. Ale Maciek Paś, motocyklista z Rybnika, polecił mi, żebym pojechał koniecznie do Durmitoru, do Parku Narodowego i koniecznie, żebym przejechał kanion rzeki Tary i Piwy. Zagroził nawet, że jeżeli tego nie zrobię, to cofnie mi wizę do Rybnika. No tym naprawdę się bardzo, bardzo przestraszyłem. Dlatego zmiana planów. Tak też zrobię, Maćku. Dziękuję Ci bardzo już tak na poważnie. O to właśnie chodzi. O to chodzi, żebyście wy mi pomagali, a ja zawsze bardzo chętnie pomogę wam. Byłem już w 43 krajach na 4 kontynentach. Możecie czerpać z mojej całej bazy wszystką wiedzę, jaką tylko potrzebujecie. Jeżeli będziecie czegoś nie wiedzieć, pytajcie. Jeżeli będziecie się wybierać w tereny, gdzie ja już byłem, no to po co wyważać otwarte drzwi? Ja wam bardzo chętnie pomogę. Opowiem wam dzisiaj, skąd powstała w ogóle idea mojej aktywności internetowej. Przed moją pierwszą wyprawą byłem zupełnym nowicjuszem, więc wszystko mnie przerażało. Chciałem jak najlepiej się przygotować, więc przed pierwszą wyprawą zacząłem szperać w internecie. Stwierdziłem, że nie ma lepszych informacji i wskazówek, jak te informacje i wskazówki, które udzielają ludzie, którzy tam byli. Czując się w obowiązku, żeby się wszystkim odwdzięczyć, postanowiłem też założyć stronę i pisać dzień po dniu relacje z tego, co ja przeżyłem, żeby oni mogli z kolei skorzystać z moich, żebyśmy się dzielili tymi wszystkimi naszymi wiadomościami, które posiedliśmy podczas podróżowania. I tak właśnie jest. To jest ta idea. I dlatego chciałem tak bardzo was namówić, żebyście mi towarzyszyli w tej podróży, pomagali, a ja obiecuję, odwdzięczę się w trójnasób. No ale cóż, od dzisiaj czeka mnie jazda w upale. Jak obserwowałem mapę pogody, ulgę dopiero znajdę w Polsce, bo tam oczywiście jest najgorsza pogoda. Natomiast cała droga to będzie w upale 30, 35, 36 stopni. Dlatego zwijam się, pakuję i ruszam w kierunku Czarnogóry. Dzisiaj Montenegro. Do zobaczenia w Montenegro.